Halo, słychać? No, witam, Mieciu z tej strony. Dziś już wracam. Powrót do World of Tanks. Dzisiaj akurat już na szóstym, już jak nie grałem, to wbiłem szósty tier. Dwa czołgi mam z tego, jak widzicie tutaj piękny KV-1S. Drugi mój czołg ciężki oraz T34-85. Z takim, no, dodałem też jako uniwersalny czołg średni, a KV-1S uniwersalny czołg ciężki, więc czołgi dwa uniwersalne są. Moim zdaniem nawet dobrze sprawują się i dzisiaj zobaczymy, jak sobie na polu bitwy poradzą, bo na odcinku ile tam się uda uszkodzeń, postaram się jak najwięcej uszkodzeń oraz dwa tam zniszczenia zrobić. Dwa zniszczenia, dwa pojazdy postaram się zniszczyć wroga. No to zaczynamy. Ciekawe, na jaką mapę mnie przerzuciłem, jak wiadomo, bo to losowa bitwa. Ale okaże się. Szybko. Bo czasem tylu. W jednej bitwie tylu graczy się zaloguje, że wolniej to idzie. Dawać. Ja pierdziule. Cała chmara graczy. No to będzie granko. Im więcej graczy, to lepsza będzie bitwa. Już. O, no dobra. Tutaj może być. Tutaj nawet dobre kryjówki są. No to jazda. Czekajcie. Ściszę to szybko. O, efekty nie wiem na tyle. To jest na tyle. Dobra. Tyle chyba. Wracam do bitwy. Szlachty tu pociszam. To do roboty. No, zmieniłem ustawienia sobie celownika. Tak jak widziałem na YouTubie, inni gracze mają taki celownik. I tak podobnie chcę. Myślałem, że się nie da. Ale w ustawieniach wystarczy sobie podgrzewać. Czekajcie. Jedziemy tam, gdzie on. Tam, gdzie jadą te. Gdzie jadę ten? No tam jedzie tygrys, a ja to te dwa niemieckie czołgi. Pojedziemy za tygrysem. KV-1S jest wzmocniony. Tak naprawdę on miał tam chyba 1000 HP, a dałem takie ulepszenie. Teraz ma 1160 HP. 60, ale nie, to już się pojawił pierwszy ruch. Słuchajcie, o! Powiem wam tak, nieraz to kurde ciężko jest przebić niektóre czołgi wroga, bo nieraz mają taki pancerz gruby, naprawdę ileś kilkaset milimetrów, normalnie w szok. Pa, pa. O, ty gnojku. Już więc do dziadyga. Jak to wera? Czaję się na niego, co ja zrobię. Patrzcie, patrzcie. Oj, czy widzicie? Tak jak mówiłem, jest problem z przebiciem pancerza. A najlepiej to jest znać słabe punkty czołgu. A jak są daleko opancerzone, to z tego co słyszałem, użyć pocisków tych kumulacyjnych. A teraz nie idzie. Co mam robić? Nie zostać tak kurde, zostać znienacka kurde zaatakowany. Postaram się tutaj może jakoś zaorać tego. Patrz, patrz. To musiał poczuć. No i co mi zrobiło? Dobra, jedźmy. Tam są. Już jeden dostał ode mnie.
wiecie, ja bym cholera chciał zrobić ostatnie kurde dwa zabójstwa. Zniszczyłem. Zobaczcie. Kurde. To jest tam. Z M6, to amerykański to też. Jakoś mi się udało, udaje go przebijać. Amerykańskie są mocne. Niemieckie, tygrysy na przykład. Patrzcie, jest na przykład ognia. No, dawajcie. Wybaczcie, ale różnie mi to bywa, no w każdej bitwie inaczej mi się powodzi. Tutaj jeden przeciwnik, znaczy sojusznik jeden z płomą i trochę ognia. Tutaj nie może tego spróbuję skillować. O, nie najeżdżę proszę na mnie. O. Kurde. Ale nawet go nie zarysowaliśmy. Widzicie to? Myślimy, że mnie czasem jest blisko, a nie trafię źle i to denerwuje. Czuję się taki wtedy zdenerwowany. Więc mi nie wyjdzie z trzymu. Wtedy tak mam dość serdecznie. Przed siebie co z tego. Ja za trudno postaram się tutaj zająć. Nie, baza już jest, to wiecie co? Zajmiemy bazę. Oczywiście na odcinku zrobię ze 4 buzdy. O kurde. Co się dzieje? Dostałem kogoś. Ej no. No o, przecież. Może się zerwać w każdej chwili. Po pierwsze. Teraz tutaj takie noby grają czasem. Czy to kurde takie cwaniaki? Chodźcie, że normalnie z ukrycia potrafią nieźle atakować cię. Dostawać po uszkodzeniu. No tylko jedno uszkodzenie zadałem. Jednemu. No, cholera, jestem kolejny. Wściekły. Weźcie, kurde, może ja coś źle robię, to jak coś to mi coś dopowiedzcie. Najlepiej to mi tak powiedzcie. Komentarz. Został tylko jeden. Dobrze. A ja wjeżdżam z tego jako bały. No i pięknie. Zwyciężyliśmy i przeżyłem. Nie. I nie zginąłem. To najważniejsze. Aktualnie zbieram na czołg 7 tieru na ISA 1. ISA 1. Bardzo mi się podoba ten czołg. No, bardzo taki czołg dobry. Czołg ciężki. Dobry pancerz. Wiadomo, 7 coraz bardziej takie lepsze. I później jeszcze ISA 3 będę zbierać, aż do ISA 7. Tą linię wybrałem, bo bardzo lubię te czołgi ciężkie oraz dojdę do 8 tieru, do T-44, którego też bardzo lubię. Są wszystkie te czołgi z II wojny światowej. Okej. Okay. Dobra, co jest 360? Co się dzieje z tymi 60-ami? Okej, okay. 27, a żeby sobie zarobić, żeby zbadać ISA, no to trzeba mieć, patrzcie. Wchodzimy sobie w badania. Żeby ISA, to trzeba mieć, o, 49 koła, 40, 480, no. Czoła, to
jakiś czołg ciężki przełamania, ale naprawdę bardzo spoko. Dobra, to co? Dalej. Lećmy dalej. Teraz T-34. No, czołg ciężki jest wolniejszy, to wiadomo, a średni taki szybszy. No to... Ale pamiętajcie, że średnim, czołgiem średnim jak gracie, to używajcie go do flankowania. Do flankowania wroga, ale unikajcie walk. Unikajcie walki z czołgami ciężkimi i niszczycielami czołgów, ponieważ one mają siłę ognia naprawdę dużą i z łatwością mogą was przebić. Więc nie polecam. Dobra, to jazda. Ale czasem mam takie lagi. Cholera jest. Ale da się przeżyć te lagi. Ja tam gdzie najwięcej średnich się. Średni. Kurde. Czy on też ma ten sam co ja? Tak wymaksował, że ma 1100 HP. W szoku jestem. T3485. To jest czołg, który na pewno macie też. To czołg pod pseudonimem Rudy z serialu 4 pancerki jest. Tam to miałem swojego T34, który w jednym odcinku widziałem tygrysa niemieckiego zniszczyli. Dobrze im poszło. Dobra, ja bym za nimi, żeby ich nie zostać zaatakowany. Cholera, nie wyszedł. Wyszedł swojego tej T34 zestaw naprawczy, czy gaśnicę dać. Ale kilka razy, chyba dwa razy, kurde, przeżyłem to podpalenie. Jak podpalili mi, kurde. Dobra, możemy się ustawiać. Patrzcie. Patrzcie, kurde, no teraz chcieli nam coś zrobić. O, dostałem przez tego dziadugę. No co jest, no? Oczep się. Przez niego nie chce się nic stawić na cel. Cwaniak jeden. Okej. Oż ty. Baniaczku, to musiał poczuć. Kurde, widzicie? Uważajcie zawsze, ja wam radzę, uważajcie na tę artylerię, bo one takie bombardowania robią, że masakra. O to mi chodziło. Kurde, tylko ta artyleria, wiecie co? Ja się stąd zabieram. Szybko, naprawiaj się. Ja nie chcę tak zrobić. Gąsienica naprawiona! Gąsienica naprawiona! Jasna! Do jasnej cholery musi do mnie strzelać. Ja normalnie... zenerwuję. Jeden nie wiem, to dobrze. Nie wiem, co to robiła, ale my zjeżdżamy. Trzeba jednak na to. Zawrócamy. Muszę pomóc. Okej, wyrównaliśmy. Wróg. Dobra. Drużyny oba wyrównały wynik. Jezus Maria. Ej, ja. To co się ładowałem, widziałem, tam czołg ciężki stał. Ech. Jednego zabiłem, a teraz mnie zabili. Ach. Różnie mi to bywa. Wybaczcie.
Dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Bierzemy swojego kawał 1S i dalej, kurde, robimy. Dalej robimy rozbój na drugiej mapce. Szybko, kurde, w sensie to tak ładuje godzinę aż. Widać bardziej, ja bardziej wolę ostatnio w WoCie grać czołgami ciężkimi. Bardzo polubiłem czołgi ciężkie. Ze względu na ich, kurde, moc, ze względu na ich siłę ognia i gruby pancerz. No też, jak gra się czołgiem ciężkim, to za zadaniem, kurde, wiadomo, czołg ciężki jest duża siła ognia, duże opancerzenie, to można na pierwszą linię ognia się takim czołgiem można władować. Powinno się tego typu czołgiem ochraniać swoich sojuszników, którzy mają czołgi średnie. Pozwolę użyć pocisków tutaj. Pocisków kumulacyjnych, czy to pod kalibrem. O, mała pomoc, to ja bez nich. Już, pomogę, nie ma problemu. Nawet nie wiem, jak to cholera wpisać, muszę się coś podrzymać jeszcze. Nie, to nie do końca. Okej, dobra, już tam są. No jedziemy tutaj. Jedziemy tyłem. Nie wiem, czy mi teraz. Już nie będzie wyglądać. Ale nie, wyglądamy na razie. Dobra. O, porażka. Ale, chociaż jednego killa się zrobiło. O, dobra. Ziomek. Może jak coś. Zacznij atakować, a jak ty już, jak już się zmęczysz, to nie ryzykuj, dobra? Okej. O. Chyba blisko. Kurde, jak to stawiam. Patrzcie. Nie przebił mnie. Patrzcie, wykończę go. Przeciwnik oberwał. Dalmierz zniszczony. Możemy strzelać tylko do bliskich celów. Dowódca dostał. To musiał poczuć. 1004. Pyrysko poszkodzony. To musiał poczuć. Tym go nie pokonamy. Patrzcie, przyjaj. Chciał poczuć. Aha, to jest przeciwnik. O to mi chodziło, widzicie? I tu poszło. Widzicie? Teraz dwa kile robimy. Patrzcie, kurde, 915 już gotów, ale jestem w szoku. O, patrzcie. Straciliśmy moc w silniku. Oj. Radiooperator dostał. Nie mamy łączności. Gdzie ja mam się kryć po pierwszym moim widzowie? Gąsienica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Zbiornik uszkodzony. Mamy wyciek paliwa. Kurde. Jestem w pułapce. Może ja wezmę pomocy. Wzywam pomocy. Ten mnie kurde cały czas niszczyciel, kurde mnie bombarduje.
Czekajcie. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Nie o to chodziło, niech mu weszło. Nie, weszło jak w masło. Bo to jest z masła czołg. Zniszczycie czołg z masła. Patrzcie. No. Oj. Czołg zniszczony. Wybaczcie, ale porobiło się trochę, widzicie. Patrzcie ile uszkodzę. Dobra. Okej, teraz ostatnia bitwa. No sorry. Za bardzo się zaczaiłem, mogłem się schować. No trochę błędów popełniłem. Ale nie obrażajcie się. I mnie nie oceniajcie jakoś negatywnie, ponieważ doświadczenie już mam z tą grą. Już prawie od listopada tego roku. Dobra, to wiecie co? Może chyba już bitwa. Chyba koniec już odcinka, wiecie, bo już nie mam pomysłu. Dobra, to jeżeli się wam podobał odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zostawić tam komentarz i suba. Na razie.